Woliński Park Narodowy, jeden z najpiękniejszych parków w Polsce, wyjątkowy, chociażby dlatego, że kawałek parku leży nad Bałtykiem. I właśnie Woliński Park Narodowy jest gospodarzem wyjątkowej akcji. Dzisiaj, 18 stycznia, w Świnoujściu wyruszyła grupa 50 wolontariuszy, która będzie się zmieniać przez 10 miesięcy i będzie przemierzać polskie plaże po to, żeby takie rzeczy jak to, co trzymam w ręce, na tych plażach się nie znajdowało. Dzisiaj rozpoczynamy bałtycką odyseę. Przed nami 500 km marszu, sprzątania, edukacji ekologicznej. Projekt nie dotyczy tylko plaży. Miejmy tego świadomość, że każdy może sprzątać morze, bo 80% zanieczyszczenia Bałtyku pochodzi z lądu. Mieszkańcy Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Rzeszowa, jeżeli nie będą dbać o środowisko i będą wrzucać śmieci do rzek, to te śmieci będą trafiać do Bałtyku i mogą znaleźć się w Wolińskim Parku Narodowym, Słowińskim Parku Narodowym, w Zatoce Gdańskiej, w Zalewie Szczecińskim. Zatem nie śmiećmy, a jeżeli spędzamy czas na plaży, zostawmy tylko odcisk stopy na piasku, ale na pewno nie odpady. Taka plastikowa butelka w ogóle się nie rozkłada. Jeżeli byście się przyjrzeli, zobaczcie, ona już jest kolonizowana przez okrzemki i małe skorupiaczki. Te odpady ulegają rozdrobnieniu i powstają tak zwane mikroplastiki, które po prostu wchodzą w strukturę roślin i zwierząt, a później my na przykład, jedząc taką rybę, nawet nie mamy świadomości, ile w tej rybie jest toksyn i odpadów, które my sami wrzuciliśmy kiedyś do rzeki, nie myśląc o tym, że one trafią do morza, a później trafią na nasz talerz. Zatem rozpoczynamy bałtycką odyseę, 10 miesięcy wspaniałej podróży. Zapraszam wszystkich do udziału. Akcja jest społeczna, dobrowolna. Mamy początek roku. Niech to będzie takie nasze noworoczne zobowiązanie, aby w 2020 zrobić coś dobrego dla planety, chociażby posprzątać plażę. Słuchajcie, mam kilka skarbów, które dzisiaj wyłowiłem na plażach między Świnoujściem a Międzyzdrojami. Na przykład super klapek. To jest taki klapek, można powiedzieć, uniwersalny. Wydaje mi się, że żeński. Rozmiar no 33, więc małe stópki kobiece. Jak jakaś dziewczyna się znajdzie, jakaś atrakcyjna, to taki klapek, proszę bardzo, ode mnie dla ciebie, jako symbol wdzięczności za to, że kiedyś byłaś na plaży i może zapomniałaś o swoim klapku. To jest jedna sprawa. Mam jeszcze, dla dzieci. To jest taka fajna zabawka. Przecież dzieci lubią baloniki, nie? Ludzie lubią baloniki i czasami zostawiają takie baloniki na plaży, a później taki morświn, czy taka foka, czy taki dorsz, czy taki pływak w ten balonik się zaplątuje i mu się tak na przykład wokół nosa zaplątuje ten sznurek i już nie wypływa na powierzchnię. Zatem moje kochane dzieci, najdroższe, nie wrzucajcie baloników do Bałtyku, bo może się stać krzywda. I co tu jeszcze mamy? Też taka fajna instrukcja. Słuchajcie, co to? Sposób nakładania kamizelki ratunkowej. Przypuszczam, że ten, który miał przeczytać, jak się zakłada kamizelkę ratunkową, nie zdążył tego zrobić, bo ta instrukcja z tworzywa po prostu utonęła. Czyli prawdopodobnie ten tonący też zrobił to samo, co ta instrukcja. Zatem zobaczcie, to są wszystko wspaniałe skarby na polskim Bałtyku, które my sami stworzyliśmy i sami tam zostawiliśmy. Chyba na nasze nieszczęście. Ahoj, mówił Dominik. A po 9 kilometrze, przy, już nie wiem, setnym schyleniu się po najmniejszy papierek, to już graniczyło z tak zwanym crossfitem. Bo papierek nie miał wagi grama, tylko kilograma. Tu tak dwóch chłopaków było, którzy zapakowali. Weźcie, wstańcie. Słuchaj, powiem tak, wytargali z pod piachu sieć rybacką. Pomysłodawcę i inicjatora drugiej wędrówki pod hasłem Bałtycka Odyseja. Wszystko się zgadza. Ja tego nie napisałem. Drodzy Państwo, z tego co wiemy, pan Dominik
wspólnie z Państwem rozpoczął wędrówkę dziś, długą wędrówkę, dziś w Świnoujściu, a kończy w październiku w Piaskach na Jeziorze Wiślanym. Przyznam szczerze, że ja jako i my wszyscy przyrodnicy i edukatorzy bardzo cieszymy się, że mamy tak duże wsparcie w entuzjastach takich jak pan Dominik i wolontariuszach, którzy są wokół niego zgromadzeni. Mój entuzjazm wynika z tego, że wszyscy Państwo przyczyniacie się do tego, że podnosimy wiedzę przyrodniczą w naszym, czy poziom wiedzy przyrodniczej w naszym społeczeństwie, ale i przyczyniacie się do podniesienia świadomości, która zmierza do tego, że niestety my wszyscy musimy chronić nasze środowisko naturalne, środowisko, w którym żyjemy. Jeśli o nim zapomnimy, to nie mówię, że my, ale nasi najbliżsi mogą mieć ten pobyt skrócony w tym środowisku. Przyznam szczerze, cieszę się również bardzo z tego. Krótkiego maila, żeby każdy, kto pójdzie na, nie wiem, czy wysłał, zobaczymy, żeby każdy wziął własny kubek. Mam, dotarło. Słuchajcie, jesteśmy częstowani w super filiżaneczkach. Na to chcę zwrócić uwagę. Jak ile wokół nas tej jednorazowości jest, która nas jednorazowo traktuje. My jednorazowo traktujemy świat, przyrodę i przyroda nam się tym, że tak powiem, jak lustro. Tak? My rzucamy tą jednorazową butelką, ta jednorazowa butelka nas trafia dorszem, siecią i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, super. O to właśnie chodzi w sumie w tej akcji. Żebyśmy się trochę zastanowili poprzez nasze proste, działania pomagali środowisku i właśnie chociażby takie jak zrezygnowanie z tej jednorazowości, która nas otacza. Ona wydawała się kiedyś wygodna, ale ludzie sobie nie zdawali sprawy, że za tą wygodę trzeba będzie zapłacić. I najgorsze jest to, że za tą wygodę zapłacą ci, którzy z tej wygody nie skorzystali, czyli kolejne pokolenia. Ja dziękuję za gościnę. Komu w drogę temu trampki? Trzeba ruszyć, bo zaraz krótki dzień. Dziękuję Tobie za kontakt, Nadleśniczemu za wspólną wędrówkę. No nie wiem, rozumiem, że ekipa tutaj może teraz się odpoczywać. Możesz odpocząć oczywiście. Nie wiem, jakiś film obejrzał. Tak. Proszę bardzo. Wypijcie kawę, herbatę. Wiem, że inna ekipa już jedzie z Wrocławia, jutro z Wisełki śmigamy do Dziwnowa. Ja Wam bardzo dziękuję, wszyscy doszli zdrowi, także możemy podziękować sobie nawzajem, bo to był kawał dobrej roboty. Dziękuję.